Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mam radosny temat, bo chciałbym odnieść się do ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. 8 listopada Amerykanie wybrali nowego prezydenta. Został nim Donald Trump. Cieszymy się dlatego, że ten już prezydent, chociaż jeszcze nie zaprzysiężony, wielokrotnie deklarował się jako obrońca życia, chociaż niezdecydowany, bo na różnych etapach swojego życia miał różne wypowiedzi, różne działania, chociaż w ostatnim czasie wyraźnie opowiadał się po stronie ruchów pro-life. Natomiast zdecydowanym, jednoznacznym od wielu lat jest aktualny wiceprezydent Michael Pence, ten 57-letni polityk wielokrotnie deklarował się i działał konkretnie na rzecz ochrony życia amerykańskich nienarodzonych dzieci. Ja jako konkret podam, że odebrał fundusze, które miały wspierać zabijanie nienarodzonych dzieci tej zbrodniczej organizacji Plan Parenthood w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się z tego zwycięstwa republikańskich kandydatów, republikańskiego prezydenta, bo alternatywą była straszliwa kandydatura pani Clinton. Ta kobieta wielokrotnie opowiadała się w ostatnich miesiącach również za pełną swobodą zabijania nienarodzonych dzieci, amerykańskich nienarodzonych dzieci. W tym wymiarze, której odbyła się dzisiaj, a więc przypomnę, na bazie zbrodniczej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 21 stycznia 1973 roku, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych zabijane są w ramach tak zwanej aborcji nawet dziewięciomiesięczne rodzące się dzieci. I pani Clinton. W czasie swojej kampanii wyborczej do prezydenta podkreśliła jednoznacznie, że jest za utrzymaniem takiego statusu prawnego. A więc zwycięstwo Donalda Trumpa i jego wiceprezydenta Michaela Pence'a to zapowiedź, pozytywnych w naszym rozumieniu obrońców życia zmian w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się także, że w tych wyborach, które odbyły się jako przy okazji wyborów prezydenckich do Izby Reprezentantów i Senatu zwyciężyli także kandydaci republikańscy, a więc ma nowy prezydent Mocne poparcie w tych izbach parlamentarnych amerykańskich i może, jeżeli będzie zdecydowany, wiele zrobić dla ochrony życia amerykańskich nienarodzonych dzieci. Pojawiają się różne doniesienia medialne, może jeszcze niepotwierdzone, ale nawet pojawiają się takie głosy w mediach, że ta nowa ekipa. Prezydencka będzie chciała wprowadzić precyzyjny, jednoznaczny zapis ochrony życia nienarodzonych dzieci do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mówi się także, że nowy prezydent Donald Trump będzie chciał i w sposób istotny poprzez nominację zmienić skład Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, tak aby w tym nowym składzie, mamy nadzieję, pro-life, zapewnić ochronę życia amerykańskim nienarodzonym dzieciom. Cieszymy się z tego zwycięstwa, zobaczymy co z tych deklaracji wyniknie, ale jedno jest myślę, że pewne, bo zapowiedziano, że nowy prezydent nie będzie finansował planem Parenthood. To cieszy mnie ogromnie i podzielę się takim osobistym doświadczeniem, kiedy no, prawie 8 lat temu prezydent Obama, dzisiaj urzędujący Wygrał pierwsze wybory prezydenckie. Ja oglądałem dziennik BBC, brytyjski dziennik BBC, Wiadomości Światowe i przypadkowo natrafiłem na tą relację ze straszliwego aktu tego nowego wówczas prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podpisywał w świetle Jupiterów wielkim aplauzem dziennikarzy dokument, który desygnował prawie miliard dolarów amerykańskich na promowanie, realizowanie aborcji antykoncepcji w skali całego świata. Ten obraz mam do tej pory w oczach i myślę, że na pewno takiego dokumentu, który desygnuje pieniądze amerykańskich podatników na cywilizację śmierci nie będzie. I nasza sprawa krajowa ogromnej wagi. Myślę w tym momencie o Jubileuszowym akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana w naszej ojczyźnie. To ogromnej wagi wydarzenie. Wydarzenie zarówno religijne, ale odnoszące się także oczywiście do każdego z nas jako człowieka, członka Kościoła katolickiego w Polsce i Polaka. Ten jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, publikowany w całej prasie katolickiej. Będzie oczywiście ogłoszony uroczyście i przyjęty 19 listopada w najbliższą sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach. Dzień później będzie powtórzony niejako we wszystkich parafiach, kościołach całej naszej Ojczyzny, ale najważniejsze, żeby ten akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana zagościł w sercach, umysłach i woli działania, woli realizacji każdego z nas. Jeżeli tak się stanie, to czeka nas ogromnie pozytywna zmiana w naszej ojczyźnie. Wiemy, że w tym akcie doniosłej wagi religijnej, chciałoby się powiedzieć najwyższej wagi religijnej, w Krakowie w łagielnikach będą uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. To cieszy ogromnie i zobowiązuje. A więc wspaniałe dni przed nami, niech opatrzność Boża prowadzi nie tylko Polskę, ale Stany Zjednoczone ku dobremu, szczególnie w budowaniu cywilizacji życia. Szczęść Boże!